Witajcie, witajcie w kolejnym vlogu. Zaraz zobaczymy, jak jest na dworze, bo mamy to szczęście, że mamy ogródek. Zobaczmy. Tak. O. O, to powoli robi się ciepło. No, powoli robi się ciepło, także zapraszamy na kolejny dzisiejszy wideo vlog, daily vlog. Nie wiem jeszcze, o czym dzisiaj porozmawiamy, tak jak codziennie, bo ledwo pobudka, ale ruszamy z tym. No dobrze, to czas zjeść jakieś śniadanko, więc może na początek... Pyk. Banany. Skyr. I na razie wystarczy. To, czym kierowaliśmy się z Jackiem, jeśli w momencie, kiedy się przeprowadzaliśmy, to była głównie lokalizacja i chodziło tutaj o oszczędność czasu, bo mamy bardzo blisko na nasze wszystkie zajęcia, które prowadzimy dla dzieciaków i dla dorosłych. No i też mamy blisko do takiej infrastruktury, żeby sobie zrobić zakupy. Dlatego obok jest sklep i naprawdę wszędzie jest blisko. Najważniejsza sprawa chyba, żeby robić wszystko skutecznie, no to nie przepalać czasu i pieniędzy na głupoty. No, także lecimy na małe zakupy. Jacka, znowu uwędziłeś rybę? Tak. Uwędzona, na zimno. No i tak konsumuję. Makrele? Tak. Jest taki filmik tej pani, co mówiła, będzie dobrze. Nie? O makrel. Dzisiaj na śniadanie zjadłam krel. Znaczy nie wiem. Makrele jest... Tania bo dobra, dobra bo tania. No, a tu jest nasza wędzarnia. Jeszcze musisz pokazać kiedyś staw, w którym te makrele łowisz. Tam jeszcze z takiej dużej wędzarni też czasami zamawiam. Mhm. Z takim niebiesko-żółtym znaczkiem. Aha. Nie będziemy reklamować, bo jesteśmy... tacy duży, że nie mamy współpracy zawiązanej z nimi. Nie będziemy ich za darmo reklamować, nie? No tak, dokładnie. A tutaj produkt placement kapusty kiszonej. O, a tu? Bo ja zawsze z tego odlewam tutaj od razu. Sok z kapusty. Sucha taka. Sok z kapusty. Nie, sobie żartuję. Oczywiście, o, trzeba wyrzucić słoiki, bo tam jest dżemory, moje dwa i moje dwa masła orzechowe. I soczek wczorajszy. No, trzeba wyrzucić. O, i tutaj jest jakiś street food. Ponoć jest bez konserwantów i bez GMO. Ale jak czytałem skład, to jest całkiem spoko skład tego sosu. Także do frytek idealny. No, co za dużo, to niezdrowo, a co umiarkowanie, to zdrowo. Dobra, Jacek, jak ci się podoba w ogóle mieszkanie na pilotów w tym mieszkaniu? No jest dobrze. Mamy sąsiada przeklinającego i krzyczącego, ale wtórujemy mu to co jakiś czas włączenie muzyki. Tak, tak. W poziomie dźwięku wystarczającym do masażu stóp. Dokładnie. I ostatnio była właśnie wywołana tym tematem negocjacja,
sąsiad zszedł do nas kulturalnie powiedzieć, że jednak może byśmy trochę uciszyli tę muzykę, kiedy Jacek grał na konsoli, pamiętasz? Tak, to była 21 godzina. No i jak przyszedł, to bardzo kulturalnie wytłumaczyliśmy, że dobrze, ściszymy tę muzykę i poprosiliśmy, żeby sąsiad też ściszył muzykę swoją. Ściszył swoją muzykę, a raczej swoje struny głosowe o godzinie pierwszej czy drugiej w nocy. Bo czasami tam słyszymy przeróżne kłótnie, powroty z imprezy, nieletniej chyba córki. Znamy już tę rodzinę przez ścianę. Także na kilka dni się uciszyło i od czasu do czasu takie narzędzie perswazji posiadamy w postaci ilu wat? 11,5 tysiąca. To jest dobre narzędzie perswazji. Bardzo. Działa zawsze. Na cały blok możemy działać. I pół osiedla, jakby się chciało. Dokładnie, także jak chcemy zadzwonić do sąsiada, bo raz już zadzwoniliśmy dzwonkiem, żeby zobaczyć, czy tam przypadkiem się nie stała jakaś krzywda komuś, bo uwierzcie, że czasami się trochę boimy, co tam się na górze wydarzy, a nie jesteśmy tymi stoikami, którzy tylko obserwują, tylko jak rzeczywiście coś się dzieje źle u sąsiada, to idziemy, dzwonimy i staramy się pomóc. No ale w tamtej sytuacji zostaliśmy po prostu przywitani i jak zapytaliśmy, czy wszystko w porządku, no to drzwi się przed naszym nosem zamknęły. Dlatego trzeba było wyciągnąć narzędzia perswazji, jakim jest 11 tysięcy wat. A tak poza tym, jak ci się tutaj mieszka, jeśli chodzi o lokalizację? To wszędzie blisko, dobrze. Ja tu już mieszkałem jakiś czas, ale za ulicą. No. Wiem, gdzie są dobre sklepy, gdzie dobre warzywniaki i pod tym względem jest git, blisko dyskonty popularne. Mm-hmm. Trochę miejsce, że mieszkanie jest zlokalizowane na rogu, mm-hmm, przecinających się czterech ulic, mm-hmm, i na końcu ślepej ulicy, gdzie wiele samochodów dojeżdża i obraca. Wykręca po prostu, bo wjeżdża w ślepą ulicę na zakazie. No i oraz wszelkie dostawy do sklepów też tędy wjeżdżają i do spółdzielni mieszkaniowej. Także po prostu jest czasem jak przy ulicy ruchliwej. No tak, ale chyba aż tak bardzo ruchliwo tutaj nie jest. Zresztą ty masz pokój od tej strony. Mm. I masz chyba z rana zawsze ciekawą... Tak, wiem, kiedy pracownicy przychodzą do roboty, od 2 miesięcy robią rzecz, którą można by zrobić w 2 tygodnie, ale no, trzeba 3 godziny, 4 popatrzeć ludziom po oknach, czekając na... Tak, czekaj, może pokażemy ich pracę. O, no tak. Jak będą pracować, to pokaż, bo dobra, czasem nie pracują. Teraz... A, pracują. O Jezu, to trzeba zapisać w kominie kredą. Ogólnie? Nie, 2 pracuje, tak, 3 patrzy pewnie. No, tak podobnie, no. Tak to mniej więcej wygląda. Ale tutaj są takie siwe panele, tam w oddali widać, że te panele nie są jeszcze położone do końca. I ile czasu, Jacek, te panele oni kładą? Proszę ja was... Ten tutaj przy schodach część, narożnik, ten pierwszą ton, to kładli około 2-3 tygodni, tych parę paneli. Dokładnie, więc pracę ponoć w tym zawodzie się szanuje, no ale i tak wielki ukłon dla tych osób, że oni chcą pracować i pracują, chociaż powoli, chociaż szanują tą pracę. Pracują tak jak właśnie każdy mem budowlany mówi, czyli z szacunkiem do pracy. Ale pracują, także propsy dla nich, propsy dla tych pracowników, bo jednak są osoby, które nie pracują. A uważam, nie wiem jak ty, Jacek, że powinno się pracować. Nie. Nie? Lepiej nie robić nic i mieć. A skąd mieć? Dostawać. Skąd? Nie chciałbyś dostawać miedzi? Czego? Miedzi. Lepiej mieć. Taki tam suchy żarty. Czy lepiej mieć. O, no, dużo miedzi. No, rozumiem. Czego jeszcze sobie muszę robić? No. Peanut butter. Dobrze. Okej. Okay. Czyli Jacek uważa, że lepiej nie pracować.
Nie, lepiej mieć. Że praca uszlachetnia, no. Bez pracy to człowiek by w łeb dostał i... Ostatnio dowiedzieliśmy się o takim kuriozum, wczoraj rozmawiając z Pawłem, że nie można, że dzieci nie mogą być wolontariuszami tam, gdzie odbywa jest... się zbiórka pieniędzy. Dokładnie, co na ten temat sądzisz? Czy to jakoś demoralizuje młodzież, kiedy zbierają pieniądze, twoim zdaniem? Wydaje mi się, że to jest rzecz, która powinna pozostać w decyzji każdego rodzica opiekuna. No, to niech on decyduje, czy uważa, że to jest demoralizujące, i on niech decyduje o swoim dziecku, czy chce go nauczyć w jakiś sposób pomocy i zbiórki pieniężnej, wsparcia dla kogoś. Oczywiście są pewne zagrożenia, ale od przeciwdziałania zagrożeniom są odpowiednie służby, które powinny zbiórki doglądać. Żyjemy już w świecie, w którym wszechobecne jest śledzenie kamerami. Gdzie nie pójdziecie, to czytują wasze twarze, więc dlaczego nie mieliby to osoby w państwie, które są za to rozliczane i do którego państwo powołuje? Czyli mówię tutaj o służbach porządkowych, policji, straży miejskiej i dalej do wojsku, jeżeli były zamieszki. Dlaczego oni nie mają pełnić służby zapobiegawcze ewentualnym napaściom na te dzieci? Może ta kamera patrzy na takiego dziecka, które kwestuje, niech se zbiera, no. Dokładnie. I to rodzic decyduje, czy pozwala takiemu dziecku iść pozbierać pieniądze na szczytny cel i nauczyć go tego, że to jest dobre, czy nie zgadza się. No jak się nie zgadza, no to... To nie. No. To znaczy, jak będziemy tak się zgadzać na te wszystkie takie obostrzenia, co wolno, co nie wolno, i to z góry będą płynąć, to mam wrażenie, że dojdzie do tego, że w przyszłości będę się zastanawiał, nawet, chociaż może być to taki mój wymysł, że będę wchodził do sklepu i będę musiał się zastanowić, czy ja mogę wszystkie, aby na pewno produkty do koszyka włożyć. Albo czy wysyłając dziecko, dając mu na przykład tam 10 zł, czy on może kupić na przykład kawę. Bo kawa jest tam zawarta kofeina, która można by było w dużej dawce, nawet jeśli poczytamy, to można by było nawet zabić człowieka kofeiną. Także no, można się zastanowić, czy nie można regulacji wprowadzić na przykład na kawę. Albo na jeszcze inne produkty. No jak, no... No regulacja na cukier. A, no tak. Przecież cukier to główny zabójca w cukrzycy, no to jak? No to też uregulujmy, nie? Czy tam to... Jeżeli już regulować, to uregulować to, co niszczy nam zdrowie. Cukier jest wszechobecny we wszystkim, co jest na półce. No tak, ale... Ale jak najdalej od wszelkich regulacji. No ale z drugiej strony ja bym właśnie nie regulował tych nie rzeczy. Regulujemy. Dał pełną swobodę, tylko dał świadomość, że chłopie, wybierasz ten cukier z półki i my też często wybieramy. Wybierasz czasem cukier? No, oczywiście, że wiem. Ale każdy... wiem, że wybieram cukier. Dokładnie, każdy z nas... Doskonale, o tam coś się już u góry dzieje. Każdy z nas doskonale o tym wie, że wybierając cukier, jest na to mnóstwo dowodów i badań, że to powoduje nowotwory. I rzeczywiście, kiedy my wybieramy sobie cukier z półek, no to liczymy się z tym, że możemy skrócić swoje życie. I to jest ten koszt. I co zrobisz, no? Co zrobisz? Podejmujesz decyzję. Tak jest. Tak jest. No. Także oddajmy decyzję ludziom myślącym, bo wszyscy ludzie myślą. No tak. Dokładnie. Dokładnie. Chociaż ostatnio na zajęciach rzuciłem taki tekst, że zróbmy coś bardzo, to bardzo trudnego, czyli teraz będzie zadanie, w którym będziemy musieli użyć naszego mózgu. I wszyscy żeśmy się zaśmiali, ale no tak bardziej humorystycznie to zabrzmiało, ale rzeczywiście trochę jest w tym prawdy, bo czasami jak musimy się zmusić do tego, żeby pomyśleć, to się nie chce, bo jednak człowiek jest z natury troszeczkę leniwy. Ja też jestem leniwy, czasami nie chce mi się myśleć, wolałbym, żeby to po prostu działało, ale no nie. Ostatnio w jakiejś książce przeczytałem, że badania były, które wykazały, iż zamieszczanie ogłoszeń na papierosach informujących o zwiększeniu, przez palenie papierosów informujących o
chorobach wynikających z palenia, rak płuc, rak tchawicy, rak jamy ustnej, rak języka, rak przełyku, zwiększały sprzedaż tych oto jej produktów. I specjalnie są umieszczane takie informacje, żeby zwiększyć sprzedaż produktów. No dokładnie. Może kiedyś coś o tym powiem, bo moja historia to nie tylko sport, ale również za młodych lat dużo takich rebelianckich rzeczy, jak na przykład właśnie palenie papierosów. Palenie papierosów było w moim życiu przez 8 lat, więc może kiedyś opowiem historię, jak ja rzuciłem palenie, w jaki sposób doszedłem do tego, że rzeczywiście teraz nie palę i uważam się za takiego, nie wiem jak słowo użyć, w recesji jest mój nałóg nikotynowy. Tak, o, dobrze, profesjonalnie to chyba nazwałem. Czyli w recesji jest takiej, on nie jest aktywny, ale jest tak, ale cały czas jestem uzależniony od tego. I jak do tego dojść? Może ktoś skorzysta kiedyś, bo palenie papierosów nie tylko, no dzisiaj jest pokazywane bardziej cywilizacyjnie, czyli nie musisz śmierdzieć, bo kupujesz sobie papierosa i po prostu nie śmierdzisz. Natomiast jest to nadal narkotyk, który jest zbyteczny do naszego życia i jednak nas truje. A druga sprawa, że no niszczy systematycznie nasz budżet, bo to nie jest tanie rozwiązanie dla nas. Nie. O Jezu, ale 15 minut to za długo będzie. Kończ pan. Kończ. No i żeby tam się nie obrażać jakoś specjalnie, że mówię tak brzydko, że przepalać czas na głupoty. Natomiast no, tak jest skonstruowany ten świat, ktoś go sobie tak wymyślił, że no, musimy jeszcze z 10-20 lat pewnie popracować. No i wtedy, jeśli przy pesymistycznej wizji 20 lat, to ja będę wtedy miał 48 lat, więc będę w średnim wieku. No i wtedy fajnie by było trochę zluzować. No ale w tym momencie każda gdzieś tam minuta, na co poświęcam czas, albo mnie przybliża, albo oddala do tej perspektywy pracowania przez kolejne 10 czy 20 lat. Także zawsze gdzieś tam warto zaplanować, co się robi, żeby ten czas oszczędzać, żeby nie marnować go na przykład na dojazdy w tramwajach, żeby nie marnować go, albo przynajmniej maksymalnie zoptymalizować tak, aby pracować po prostu efektywnie. Wtedy być może szybciej odzyskamy taką swoją wolność, niezależność, o którą gdzieś tam każdy z nas marzy. I też będzie można przekazać nasz dorobek następnym pokoleniom i co mamy, nadzieję zrobimy, czyli zarazimy inne osoby. Może to będą nasi podopieczni, którzy przejmą nasze działania i będą pomagać charytatywnie, będą aktywować dzieciaki kolejne i również będą walczyć przez 10 czy 20 lat o swoją niezależność, czy to finansową, czy niezależność taką ogólnie życiową od pracy, żeby się odczepić. Także taka jest filozofia, ale w tym momencie to nie jest na to moment, więc kolejne 10-20 lat jest, musimy odpowiednio zarządzać naszymi zasobami, które posiadamy i tym właśnie się zajmujemy. A na przykład głupotą by było, gdybyśmy szukali mieszkania, powiedzmy gdzieś tam o 500 zł tańszego, 1000 zł tańszego, ale dodatkowo musielibyśmy dziennie tracić dodatkowe 2 godziny na dojazd. Także no tak, tak gdzieś to sobie rozumujemy. Myślę, że ważne jest to, aby wyjaśnić, na czym polega to zwolnienie, bo uważam, że każdy człowiek powinien pracować do swojej śmierci. Nie wyobrażam sobie nie robienia niczego, przełączania pilotem telewizora. Po prostu bym chyba umarł z nudów, albo bym wpadł w jakąś skrajną depresję. Więc nie, absolutnie nie o to chodzi. Natomiast
jako 50-latek widzę siebie jako osobę, która pisze książki, może nagrywa takie wideo, chcę się podzielić doświadczeniem, co osiągnąłem, więc raczej taka praca mentora, takiego, nie wiem, mnicha, nie wiem jak to nazwać, natomiast no, chciałbym gdzieś tam w wieku 50 lat już bardziej w taki sposób pracować, czyli przekazywać swoją wiedzę, którą nabywam właśnie w tym momencie, kiedy pracuję i czasami nie mam czasu za dużo się zastanawiać nad tym, co robię, tylko robię. No. Mam nadzieję, że jakoś obrazowo przedstawiłem to wszystko. No i jeszcze taka jedna bardzo ważna rzecz w biznesie. My z Jackiem nie budujemy żadnych molochów, żadnych korporacji ani takich rzeczy, w ogóle to nie leży w naszych celach. Natomiast mam wielką nadzieję, że uda nam się zbudować też paczkę takich znajomych, przyjaciół, którzy zostaną z nami właśnie przez całe życie. Może od osoby, która nam się zainteresowała, która przyszła do nas na zajęcia, a potem została naszym znajomym, a potem została naszym przyjacielem i też klientem przez wiele lat. Więc mam nadzieję, że wyklarują się w czasie całej naszej twórczości, całej naszej pracy, takie znajomości, że będziemy rzeczywiście mogli to zrobić. Więc to też jest takie wielkie marzenie, żeby udało się zrobić to przy okazji, przy biznesie. Cześć, właśnie rozpoczynamy zgłaszanie Sportplay SPZO jako organizatora turystyki. Do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Dzień pierwszy. Ale jak to? To nie wystarczy wpisać tylko w kodach PKD, że tym się zajmujesz? Nie. To dopiero początek. Podejrzewam, że ta ilość papierów może nie wystarczyć. Jeszcze, żeby móc zrobić obóz lub kolonię, oprócz wpisu do rejestru, o ile dobrze zrozumiałem, należy założyć fundusz powierniczy zabezpieczający naszych klientów przeciwko ewentualnej upadłości i braku wypłacalności zwrotów poniesionych kosztów klientów wynikające z rozwiązania na przykład obozu lub covidowych tematów lub tematów związanych z panującą aktualnie sytuacją zdrowotną na świecie. No dobra, a teraz czysto teoretycznie zakładając. Jacku, gdybyś... Patrz w kamerę. Jacku, gdybyś miał taką sytuację, żeby nie było tych obostrzeń i miałbyś pokusę zagarnięcia tego hajsu klientów. No. Czy pokusiłbyś się na to? Oczywiście, że nie, bo jak to mówi stare przysłowie, nie karmi się ręki, nie ucina się nie chyba ręki. Nie ucina się, czekaj, ale... Ale wiemy, o co ci chodzi, tak. Że... Nie ucinaj ręki, która cię karmi. Nie kąsaj ręki, która cię karmi. Więc... Myślący człowiek, jeżeli chciałby ograbić naszych kochanych klientów z rodziny Ninja Kids, w większości, którzy będą, na kwotę, jeżeli nasz obóz kosztuje 1690 zł i jedziemy z 20 dzieci, to daje nam... bagatela... Ciszę, żebyście mnie słyszeli, jeden się nie dał. Bagatela, zawrotną sumę bajońskich pieniądzów 33 tysięcy 800 zł. No i co byś, ile byś przeżył, panie, na tym? Mógłbym uciec za te pieniądze. Najdalej na Hel. Na Półwysep Helski i się tam zbunkrować w pozostałych bunkrach. Po niemieckich. No i na... polskich, broniących wybrzeża polskiego. No i na co, byś wydawał te pieniądze na przykład? Wydawałbym je na wszelakie, na dosłownie wszelakie zachcianki. Bym był bogaczem, miałbym wszystko.
Więc zastanówmy się, czy warto? No i tak to jest, ale spokojnie, wszystko przebrniemy, wszystko zrobimy. To jest nasze założenie, full legal. Tak jest. Założymy i będziemy płacić co miesiąc składkę do instytucji zajmującej się turystyką w Polsce. Będziemy! Mimo, że będziemy robić obóz raz w roku, na 2 tygodnie, cały rok będziemy musieli płacić składkę powierniczego funduszu. Nie! Nie, to nie chodzi o to, żeby zrobić coś dla ludzi, coś dla dzieci, żeby zapewnić im wypoczynek fajny. Trzeba mieć armię swoich ludzi zajmujących się księgowością, dokumentacją, aby zrobić dobrze. Czy nie wydaje ci się, rzucę bardzo kontrowersyjne pytanie. Hit me. Czy nie wydaje ci się, że nasi kochani rządzący uważają, mimo że edukują nasze społeczeństwo, za ludzi, którzy nie potrafią czytać, bo jednak regulaminy się podpisuje z firmami i prawo i konstytucja zabezpiecza nas i prawo konsumenta przed ewentualną niedostarczalnością przez firmę produktu. Także czy uważasz, że nasi rządzący, uwaga, trudne pytanie, no, mogą nas uważać za ludzi nie do końca wyedukowanych? Odpowiem przezornie. Jeżeli poziom edukacji finansowej i poziom edukacji w szkołach dotyczących właśnie budowania finansowej fortecy każdego z nas i finansowej wiedzy każdego z nas może o tym świadczyć, że właśnie za takich ludzi nas uważają. Trochę smutne, ile czasu się edukujemy w szkole? Edukacja w szkole podstawowa jest ustawowa do klasy do szkoły podstawowej, czyli teraz do 8 klasy wróciło, czyli do wieku 8 klasa to jest chyba 13 lat. Później trzeba zrobić szkołę zawodową. O ile dobrze pamiętam z ustawy, mogę się mylić, poprawcie nas, mnie w komentarzach, jeżeli się mylę. Czyli, no ale wiadomo, że nie wszyscy się na to piszą. A taka większa, zakończając na liceum ogólnokształconym lub innym technikum, to jest do wieku 19 i 20 lat. Czyli do szkoły idziemy w wieku 6, bo nowe zerówki, i kończymy je w wieku powiedzmy 20 lat zaokrągając. Czyli 14 lat edukacji, a i tak musimy przebrnąć przez te wszystkie rzeczy. I nie ma faktu, że możemy zawiązać umowę cywilną z danym rodzicem na to, że świadczymy usługi obozu i ta będzie wiążąca w jeszcze bardziej, bo będzie na zasadach cywilno-prawnych, dobrze mówię? Cywilno-cywilnych, no jeden do jeden, no? Cywilno-prawnych, jeden do jeden. Ale nie! Trzeba to zrobić przez wypełnienie setek dokumentów. I co najśmieszniejsze, primo, ultimo, te wszystkie dokumenty i większość z nich będziemy musieli zabrać ze sobą na obóz. Bo w przypadku kontroli z kuratorium oświaty lub urzędu marszałkowskiego lub sanepidu będziemy musieli te wszystkie papiery mieć przy sobie. Czyli jest to około, powiedzmy, na, jeżeli 20 dzieci, 2 turnusy, obstawiałem po kursie, że na każde dziecko będzie teczka grubości pewnie z 20 stron, więc szybko kalkulując, dodatkowa ryza papieru jedzie z nami, czyli te 5 kilo papieru. Dobra, ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie, tak, proszę. Skoro jesteś przedsiębiorcą, to na pewno musisz umieć liczyć. Powiedz, jakich podstawowych działań matematycznych powinniśmy się nauczyć w szkole, aby móc realizować cele biznesowe, które stosujesz działania matematyczne na co dzień w biznesie? Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Oraz obsługa programu Excel w stopniu podstawowym u nas, ale podejrzewam, że jeżeli ktoś by był wyedukowany w stopniu profesjonalnym, perfekcyjnym,
to no, usługi księgowe byłyby mocno zagrożone. Nie wiem, czy zauważyliście, ale Jacek żyje w świecie idealnym dla przedsiębiorców, czyli w świecie bez podatków, bo nie podał podstawowego działania, jakim są procenty. Okej, okay. Procenty. Liczysz czasami? No tak, no, no wszystkie waty, nie waty, podatki, nie podatki, trzeba... No właśnie, no jeszcze procenty, obliczanie procentów. No. A czy przydają ci się na co dzień granice? Granice czego? Znaczy, przydają ci się na co dzień całki. Całki? Nie mam pojęcia, co to całki, nie miałem całek. To było w rozszerzonej matematyce, nie było, ja byłem chory. Dobrze. A czy przydają ci się silnie? A nie, silni to też. Silnie też byłem chory. Albo na uczelni to miałeś. Nie wiem. Albo potęgi. No nie, no do czego wykorzystujemy potęgi? No nie ma, no chyba, że jak nie masz już ten, że do potęgi robisz sobie ilość zer na koncie, w sensie jedynka z przodu i do potęgi robisz sobie ilość zer, no. A czy przydają ci się układy równań? Geometria. O, geometria, powiedzmy, jeżeli się zajmujesz grafiką albo jakimiś tam projektami graficznymi i nie masz jeszcze hajsu, żeby zamówić sobie grafika, który by ci to porobił, no to jakąś tam wiedzę z geografii powinieneś mieć, no i też przy majsterkowaniu się przydaje. Jak tam powiesić jakiś obraz czy coś, to też się przydaje, żeby tam do kąta prostego ostatnio wieszałem swoją tablicę chwały i też tam się przydała umiejętność obsługi kątomierzem. No dobrze, to teraz już z ostatnich pytań. Czy uważasz, że jest potrzebne, żeby nauczyć się tych podstawowych działań matematycznych, czy jest potrzebne aż tyle lat edukacji? I nie, ponieważ jak doszły mnie słuchy, podstawę programową każdego roku przy nauczaniu w domu, to co nam też konstytucja umożliwia, że nie musisz, nie ma obowiązku edukacji w szkole, możesz ten obowiązek wypełnić w domu ze swoim dzieckiem przez nauczanie z nauczycielami przychodzącymi do ciebie do domu i musicie wiedzieć, że nasz kolega Łukasz dowiadywał się ile to by trwało, bo ma jakichś znajomych, którzy właśnie tak dzieci uczą. I wyobraźcie sobie, że podstawę programową dziecko realizuje w 4 miesiące nauki w domu, a nie 10 miesięcy nauki w szkole. I podchodzi do tych samych egzaminów maturalnych, gimnazjalnych i często wyróżnia się większą wiedzą z zakresu całej podstawy programowej, ponieważ realizuje ją w systemie 1:1. No tak, bo nie bimba, tylko spręża się i działa. Nie idzie na przymus do szkoły, gdzie często tak to się kończy, tylko samo chce, znaczy samo, przypuszczam, że samo chce, no bo jeżeli 6 miesięcy więcej będzie miało wakacji, no to czy to albo wakacji, albo możliwości edukacji w innym zakresie, czy to nie jest fajne? Czy to nie byłoby korzystniejsze do wyedukowania bardziej społeczeństwa młodego? No wydaje mi się, że to jest... Można się nad tym pochylić. Można się, tak, zastanowić. Bo ileż by dziecko zyskało, gdyby zrealizowało podstawę programową do wyuczenia, do testów gimnazjalnych i maturalnych, a dodatkowo 6 miesięcy na przykład poświęciło na naukę w szkole poza podstawą programową, szkołę na przykład biznesu dla dzieci. O, to by było super. Albo szkołę nauczania finansowego, prowadzoną przez ludzi związanych z biznesem, z finansami. Dobra, dzień dobry, zobaczcie, cała ekipa ninjasów siedzi tutaj sobie. Siema. A zajdziemy z Michałkami? Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. Bye.
Witajcie serdecznie. Dobra, jak wam się podoba widok? Jest spoko czy kiepski? Spoko! Spoko, nie? Spoko, ziom! Doki! Dzisiaj macie dobra, jest... Nagrywam was trochę. Aha. Dobra. Dobra, działamy. Odkładam telefon. Nie ma. Nie ma, no. Jest mały pokrokieć. No, co bracia? Co tam, Henryku? Nagrywam sobie. Co tam robicie ciekawego? Dobra, 10 sekund jeszcze na zabawę. To daily vloga, dzień 6, o ile dobrze pamiętam. Właśnie sobie wracam z siłowni. Dzisiaj pobudka jak trzeba, czyli koło 6. 6.20 chyba wstałem, żeby się tam zacząć ogarniać, a o 7 chyba 30 już byłem tutaj na siłowni przy Strzyży, przez KMC w Gdańsku. No, jedna z lepszych siłowni, do której lubię wracać. Raz, że fajnie rano śpiewają ptaszki, a dwa, że jest dobrze wyposażona. Co prawda obciążenia mogły być troszeczkę większe na tych maszynach, troszeczkę większe opory, ale trening można zrobić. Dobra, lecę dalej. 9 dochodzi, jeszcze jedno spotkanko i chyba o 11 wrócę do naszego biura, do domu, żeby siąść do pracy, bo wczoraj był dzień lenia, dzień z serialem i trzeba troszeczkę podziałać. Co prawda wczoraj te 2 godziny, tak jak we wcześniejszym vlogu było mówione, było działań. No ale co, trzeba troszeczkę mocniej przysiąść, nie? Dobra, do następnego. Witamy serdecznie, Spartan Training Group Gdańsk. Środa, godzina 18, Teatr Leśny, Wrzesz. I zawsze kończymy to okrzykiem: Spartan, what's your profession? Aro, aro, aro! Myślę, że dzisiaj już bardzo dużo materiałów żeśmy nagrali, także kończymy tego vloga. Bardzo dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia już jutro w następnym naszym vlogu. Mam nadzieję, że będzie wam się to podobało, to co robimy. Tak jak napisałem na Facebooku, zrobimy pilotażowo około 10 do 20 maksymalnie odcinków. Jeśli będziecie chcieli dalej oglądać nasze losy i nasze przemyślenia, no to dawajcie łapkę w górę, dawajcie znać w komentarzu, czy mamy to robić dalej. No dobrze, to trzymajcie się, dzięki za oglądanie, wszystkiego dobrego, dobrego wieczoru i dobrego dnia. Cześć!